Dobry wieczór. Dobry wieczór, drogie kobiety. Witajcie w moich skromnych progach. 21:00, wtorek. Zaczynamy nasz live'ik, by z autyzmem żyło się łatwiej. Ja się nazywam Maria Dąbrowska-Jędral i tym się właśnie tutaj zajmujemy, żeby z autyzmem żyło się łatwiej wszystkim ludziom w spektrum. Rodzinom, bliskim, przyjaciołom, nauczycielom i tak dalej, i tak dalej. Żebyśmy wszyscy, my, życie nas wszystkich, żeby było z autyzmem łatwiejsze. Dajcie znać, kochane, czy widać, słychać i tak dalej. Dobry wieczór, dobry wieczór. Jeszcze nas tu nieco mało, ale mam nadzieję, że będzie nas więcej. To się okaże, ile nas będzie. O proszę, tutaj coś więcej widzę, tam mniej, już nic z tego nie rozumiem. Więc cześć dziewczęta, witam Was, kochane moje, po powrocie z moich wakacji urlopowych. Witajcie, witajcie, kochane. Cóż mogę rzec, że polecam samotne wakacje każdej z Was. Absolutnie jest to jeden z cudowniejszych, moim zdaniem, sposobów na to, żeby faktycznie odpocząć, zresetować sobie głowę, zapomnieć o wszystkim i o wszystkich i skupić się tylko na byciu ze sobą, na wsłuchaniu się w siebie i na robieniu tego, na co się ma ochotę, więc polecam Wam bardzo, ja co roku to powtarzam i co roku utwierdzam się w tym, że to jest najlepszy prezent, jaki sobie mogę sama podarować i mam nadzieję, że każda z Was albo już jest w tym miejscu, że robi sobie dla siebie takie rzeczy, albo za chwilę w takim miejscu będzie, bo pamiętam, że wcale nie było to dla mnie łatwe swego czasu pozwolić sobie na to, żeby zostawić wszystko w zaufaniu, że wszyscy sobie świetnie poradzą, że wszystko beze mnie dalej będzie działać, że nic się nie zawali i że wszyscy sobie świetnie dadzą radę. Chwilę mi to zajęło, natomiast kiedy już zaufałam i pozwoliłam rzeczom się dziać, to okazało się, że dokładnie tak jest, że wszyscy sobie świetnie radzą, wszystko świetnie działa i że nie jestem wcale niezbędna, żeby różne rzeczy miały miejsce. Więc uczmy się, słuchajcie, inspirujmy się wzajemnie. Dobra, kochane, więc tak, jeszcze dwa słowa organizacyjne. 21-22 maja widzimy się we Wrocławiu. Po raz pierwszy od 2 lat stacjonarny warsztat RDI, więc zapraszam Was bardzo, 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 bardzo. Będzie się działo, będziemy ćwiczyć, będziemy eksperymentować, będzie dużo, dużo takiej pracy bardzo, 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 bardzo namacalnej. Więc te z Was, które chcą spędzić ze mną 2 dni, zainspirować się, pobyć trochę w szalonej energii, to zapraszam do Wrocławia. Tam się widzimy. A co w międzyczasie? No w międzyczasie robimy jeszcze najbliższy czwartek. Kończymy pierwszy stopień handel, potem zaczynamy drugi, więc pracujemy w online również i jest naprawdę, naprawdę fajnie. Temat dzisiejszego live'u to zakładaj potencjał. Inspirowane jak zawsze rozmowami z Wami. U mnie jak zawsze działa propos serii, co oznacza, że w bardzo krótkim czasie od iluś tam osób słyszałam podobne pytania bądź podobne refleksje to zwykle skłania mnie do tego, żeby właśnie popełnić na ten temat live albo napisać jakiś artykuł. Więc dzisiaj będzie o szeroko rozumianym potencjale. Dziękuję, Sylwio. Tak, byłaś i polecasz, tak. To była przygoda. Dobra, potencjał. Na początek chciałam Was zapytać,
Jak są Wasze obserwacje? Na ile w ogóle z Waszego doświadczenia wynika, że ludzie nad potencjałem się zastanawiają, że pochylają się nad tym zagadnieniem, czy w ogóle zadają sobie pytanie, co ja myślę na temat człowieka, którego mam przed sobą, co ja myślę w kontekście jego możliwości, co ja myślę, co jest dla niego możliwe, a co nie jest dla niego możliwe, czy to jest, jak to w Waszym doświadczeniu jest? Czy to jest coś, nad czym ludzie się zastanawiają i pochylają, czy po prostu wchodzą w rolę, czy to rodzicielską, czy to terapeutyczną, czy to nauczyciela, bez jakiejś refleksji na temat tego właśnie, jak te możliwości, jak jest z tymi możliwościami. Więc piszcie, moje drogie, a ja zacznę powoli gadać, bo jak wiecie, ja mam cel, żeby kompaktować moje tutaj pogaduszki z Wami. Więc myślę, że zawsze warto zacząć od postawienia pytania, co my rozumiemy przez potencjał, jak my potencjał rozumiemy, jak my potencjał definiujemy. Kiedy ja myślę o potencjale, dla mnie pod tym hasłem kryją się zdolności, kryją się możliwości człowieka, kryją się jego zasoby, które niejednokrotnie, i to jest bardzo ważne zastrzeżenie, których niejednokrotnie na zewnątrz w ogóle nie widać. A szczególnie jest to ważne zastrzeżenie w odniesieniu do ludzi w spektrum autyzmu, że te zasoby, które są ich udziałem, możliwości, które w nich drzemią, ten potencjał bardzo często jest głęboko ukryty i mocno przysłonięty tą fasadą powierzchowności czy zachowań, które przypisywane są jako typowe dla ludzi w spektrum autyzmu i które w moim przekonaniu powodują, że otoczenie daje się wprowadzić w błąd i co sprawia, że często ten potencjale w ogóle przestaje się myśleć w kategoriach potencjału, bo wiodącym tematem staje się ta najbardziej powierzchowna otoczka. Więc piszcie oczywiście, piszcie, co Wy tam myślicie na ten temat, kochane, bo wiecie, że ja zwrotki potrzebuję jakiejś od Was. Więc kolejne pytanie, które warto sobie zadać, to pytanie, co decyduje o sięganiu do ludzkiego potencjału. Czy jeżeli sięgamy do swojego potencjału, czy jeżeli próbujemy sięgnąć do, czy próbujemy wydobyć, czy wspomóc człowieka w wydobyciu jego własnego potencjału, to co jest tym czynnikiem decydującym o tym, jak my to robimy, jak nam to idzie, jak w ogóle się do tego zabieramy? Myślę, że to, co jest najbardziej istotne, to są nasze przekonania, nasze myśli i nasze założenia, jakie mamy przede wszystkim na temat człowieka, który jest przed nami. I tu warto sobie zdać sprawę z tego, że każdy z nas, kto siedzi w temacie autyzmu, czy to w roli rodzica, czy to w roli terapeuty, czy nauczyciela, na przestrzeni lat różnych rzeczy się nasłuchał. Nasłuchał się różnych mitów na temat ludzi w spektrum, nasłuchał się różnych historii o różnych osobach w spektrum, naczytał się różnych książek o różnych doświadczeniach, pewnie odbył niejedno szkolenie z różnych podejść, z różnych metod pracy z ludźmi, na których różne rzeczy były mówione. I warto sobie uzmysłowić to, że wszystkie te informacje, które gdzieś po drodze zebraliśmy, one mają wpływ na nasze postrzeganie ludzi w spektrum autyzmu i na to, jak o nich myślimy. I teraz wszystko oczywiście zależy od tego, jak bardzo mocno mamy wgląd w swoje myśli, jak bardzo pilnujemy tego, co do swojej głowy dopuszczamy, z czym, co uznajemy za prawdę w naszym świecie, co uznajemy za zgodne z naszym
z naszą wizją świata, z naszymi wartościami, tak? I natomiast jest to bardzo istotne, żeby sobie zdawać z tego sprawę, że każdy z nas nasłuchał się mnóstwa rzeczy, napisał się mnóstwa rzeczy i naglądał się mnóstwa rzeczy, w których między innymi były przekazywane różne poglądy na temat tego, co jest dla ludzi z autyzmem, a co nie jest dla nich, co oni mogą, a czego oni nie mogą, jak należy z nimi współgrać, jak należy z nimi pracować, żeby to działało. Więc to, czego się nasłuchaliśmy, niejednokrotnie w sposób podprogowy wpłynęło na nasze założenia, na nasze przekonania. Dlatego też takie ważne jest, co ja w mojej bezpośredniej pracy z rodzinami robię, weryfikowanie tych założeń raz na jakiś czas. Od tego też się zaczyna pierwszy moduł kursu fundamentalnego na temat założeń, jakie masz na temat człowieka, z którym pracujesz. Kolejna rzecz to, żeby sobie zadać pytanie, co decyduje wobec tego o naszym działaniu, o tym, w jaki sposób my działamy. I znowu tutaj wracamy do tych przekonań i do naszych założeń, które wiążą się z tym, o czym powiedziałam wcześniej. I tutaj może kilka przykładów. Jedną z częstszych rzeczy, która się pojawia, to jest to, w jaki sposób mówić do ludzi w spektrum, jak mówić do ludzi w spektrum autyzmu. Dość obiegowym nadal przekonaniem jest to, że do ludzi z autyzmem należy mówić w krótkich, prostych, żołnierskich słowach, bo mają trudność z rozumieniem mowy. I faktycznie trudność z rozumieniem mowy niejednokrotnie u osób z autyzmem występuje. Powiedziałabym, że nawet dość często bywa rozumienie mowy utrudnione z takich czy innych względów. Niemniej bardzo często za takim przekonaniem o mówieniu w krótkich żołnierskich słowach stoi, znaczy z tego wynika takie przekonanie, że skoro człowiek ma trudność z rozumieniem, to nie będziemy mu różnych rzeczy tłumaczyć, bo on nie będzie ich rozumiał, tak? Albo że nie będę uczyć tego czy tamtego, bo to nie jest dla niego. I teraz zobaczcie, że jeżeli my na skutek właśnie takich obiegowych przekonań, których nie weryfikujemy, nad którymi się nie zastanawiamy, nie będziemy pewnych działań podejmować, jak na przykład tłumaczenia, o którym ja ciągle mówię, jakie to jest ważne, żeby ludziom tłumaczyć, co będzie robione i po co będzie robione i co w tym jest ważnego, żeby oni rozumieli, dlaczego mają podejmować pewien wysiłek, pewien trud. To jeżeli my będziemy mieli pewne przekonania właśnie na temat ich możliwości, ich potencjału, to my pewnych działań nie będziemy podejmować, bo jeżeli ja będę uważała, że ty i tak nie zrozumiesz, to po co ja mam ci o pewnych rzeczach mówić. Natomiast to, na co chciałam zwrócić waszą uwagę, to to, że właśnie tutaj to jest to miejsce, w którym kluczowe jest to myślenie o potencjale, czyli założenie potencjału, założenie, że masz możliwości, że masz zasoby, że może nawet nie zrozumiesz wszystkiego, co ja do ciebie mówię, ale zrozumiesz moją intencję, z którą ja do ciebie wychodzę. I że dla mnie, jako twojego rodzica, czy dla mnie jako osoby, która z tobą pracuje, jest ważne, żeby się z tobą tym podzielić, żeby ci to uzasadnić, że nawet jeżeli ty nie rozumiesz każdego wypowiadanego do ciebie słowa, to i tak jesteś w stanie odebrać przekaz tej intencji, z którą ja do ciebie, do ciebie wychodzę. To też wiąże się, zakładanie potencjału też, myślę, że głęboko się wiąże z takim przeświadczeniem, że chcę cię traktować w taki sposób, w jaki chciałabym być sama traktowana. Jeżeli ktoś miałby mnie czegoś uczyć, a wielokrotnie jestem w sytuacji bycia uczniem, to
Bardzo mi zależy na tym, żeby mój nauczyciel wierzył w to, że ja jestem w stanie się nauczyć tego, czego on mnie uczy, że jestem w stanie zrozumieć to, co on mi próbuje wytłumaczyć, że, no, że on wierzy w moje możliwości, no bo inaczej jaki byłby sens uczenia mnie czegokolwiek. Tak? Więc to jest, więc to myślenie w kategoriach potencjału w moim przekonaniu jest szalenie istotne. Jest to też jeden z fundamentów Händel, że zakładamy potencjał. Kiedy się komunikujemy z człowiekiem, to też zakładamy potencjał. Zobaczę, co napisałyście. Widzę, że Sylwia, widzę, że czasami syn podśpiewuje. Jak zwróci uwagę, że ładnie śpiewa, to się szybko zamyka. Taki wstydliwy, ale matka widzi potencjał, talent muzyczny. Może śpiewakiem operowym nie zostanie, ale obcowanie z muzyką raczej mu nie zaszkodzi. Ewa, sądzę, że nie zakłada się potencjału. To następuje z czasem, tak? To się nasłuchamy, jak to będzie ta praca z nim, w cudzysłowie. No właśnie. Okej. Więc to, co jeszcze jest ważnego w zakładaniu potencjału? To, co jest ważne, to to, że właśnie bez wcześniejszego założenia, że jesteś w stanie się nauczyć, że masz możliwości. No oczywiście pod znakiem zapytania staje zasadność, sensowność tego, co robimy, no bo po co miałabym podejmować jakiekolwiek działanie, nie wierząc w to, że ty jesteś w stanie zrozumieć, nauczyć się, a przynajmniej spróbować. Więc muszę zakładać możliwości, żeby moje działania były w jakikolwiek sposób uzasadnione. Poza tym jest jeszcze kolejny aspekt, że jeżeli ja zakładam potencjał i jednocześnie widzę, że masz pewną trudność z nauczeniem się czegoś, z radzeniem sobie z czymś, z wykształceniem jakiejś umiejętności, to jeżeli ja założę w tobie potencjał, to będę poszukiwać przyczyny, będę poszukiwać tego, co stoi na drodze do tego, żebyś daną kompetencję wykształcił czy wykształciła. No bo jeżeli zakładam możliwości, a coś nie wychodzi, no to oznacza, że musi coś być na rzeczy, że musi być jakaś przeszkoda. I teraz jeżeli ja założę, że coś jest, no to ja będę się starała to zrozumieć, namierzyć, odnaleźć, a nie będę po prostu przyjmować, że no ty się po prostu tego nie nauczysz i koniec, kropka. Albo to nie jest dla ciebie, bo masz autyzm, prawda? Albo ludzie z autyzmem to tak mają, więc nie będziemy się zastanawiać nad tym, co wywołuje jakąś trudność, czy co jest powodem trudności, tylko po prostu zwalimy wszystko na autyzm. Więc to zakładanie potencjału jest kluczowe i zachęcam was do tego, żeby bacznie przyglądać się i przysłuchiwać się swoim własnym myślom, które macie na temat swoich dzieciaków, swoich uczniów. Szczególnie w momentach, kiedy coś nie idzie, bo wiecie, jak jest łatwo i wszystko hula i wszystko w ogóle, człowiek się szybko uczy, nabywa nowe kompetencje, no to w ogóle jest git, no bo wszyscy się cieszą, biją brawo i w ogóle jest super hiper i mamy motywację i tak dalej. Dużo trudniejsze są te momenty, kiedy jednak coś nie idzie, kiedy trochę stoimy w miejscu, czasem nawet robimy krok do tyłu i mimo różnych naszych starań tego progresu nie ma, czy różne rzeczy się nie mogą wydarzyć, różne kompetencje nie mogą się wykształcić, wówczas to jest tak naprawdę kluczowy moment, kiedy warto zadać sobie pytanie, co ja myślę o tym, co jest dla ciebie możliwe i czy ja myślę, że to jest dla ciebie możliwe, bo to będzie taki moment, szumnie nazywając go momentem próby, tak, tego, na ile ja faktycznie wierzę i na ile jestem w stanie wytrwać w tej mojej wierze, a jednocześnie często właśnie w poszukiwaniach odpowiedzi, które mnie do tego popchają. Więc zachęcam was do tego, żeby się temu przyglądać, że pamiętajmy, że rzeczy, które nam się wydają oczywiste, wcale często oczywiste nie są i kiedy zaczynamy się im głęboko przyglądać i analizować, to okazuje się, że
że pod powierzchnią tego, co mi się wydaje, czasem się kryje coś innego i czasem wychodzi na to, że z tą wiarą to tak różnie i z tym zakładaniem potencjału też tak różnie, więc to jest coś, co na pewno warto weryfikować. No dobra, no to dzisiaj szybko poszło. Dzisiaj szybko poszło. Więc z mojej strony to chyba tyle. Jeszcze raz serdecznie Was zapraszam. Dajcie znać, co myślicie o tym, co powiedziałam oczywiście. Jakie są Wasze przemyślenia w odniesieniu do zagadnienia potencjału. Potencjału dziecka, potencjału ucznia, potencjału człowieka w ogóle. A ja ponownie zapraszam Was na 21-22 do Wrocławia na 2 dni ze mną. Mnóstwo się będzie działo, dużo, dużo zabawy, dużo śmiechu, dużo doświadczania, dużo pytań, dużo odpowiedzi, dużo czasem trochę łez, trochę wzruszeń i różnych, trochę ciszy i mnóstwo czasu spędzonego razem, więc jak ktoś ma ochotę ze mną trochę poprzebywać i razem ze mną podoświadczać, to Was bardzo, bardzo do Wrocławia zapraszam. Już jest maj, więc piękna pogoda zabukowana, więc można zwiedzać Wrocław przy okazji. I no dobrze, kochane, no to chyba tyle na dzisiaj. Widzimy się za tydzień. Poczekam jeszcze chwilę, może coś napiszecie, bo mi się tutaj nic mi się nie wyświetlają, żadne komentarze, więc albo cisza u Was, albo u mnie Facebook nie działa, albo nie wiem, co jeszcze innego może być. Więc trzymajcie się. Moje drogie, dbajcie dobrze o siebie, bądźcie dla siebie łagodne, troskliwe. I co? I niech wiosna Wam służy. A ja Was ściskam i widzimy się za tydzień, jak zawsze. Na razie już się nigdzie nie wybieram, więc na pewno się spotkamy. Do zobaczenia, dobrej nocy. Bardzo, bardzo dziękuję Wam, że byłyście ze mną dzisiaj. Pa, pa!